u stvari samu mrežu, to jest strukturu mojih radova koji su počeli eksperimentalnim filmom i koji su počeli minimalistički, to jest uglavnom filmovi su bili u jednom kadru. Kasnije je jednostavno vrijeme, a naročito događaji 90-ih godina su utjecali da je ta mreža postala pod navodnicima kompliciranija, vidljivija, ali po meni se radi o sličnom pristupu. Ja mislim da ti radovi zadržavaju minimalizam i strukturalizam 70-ih, ali je samo vrijeme izrežiralo i dodalo tugu, osjećajnost i razočaranje 90-ih. Auf dieser Weise lohnt sich Ważne jest to, co w Polsce działo się w mediach. Takie pierwsze multimedialne działania już pojawiają się w 60-tych latach. Ja pierwszy film zrobiłem w 1962 roku i potem zdałem do szkoły filmowej i tam założyliśmy warsztat formy filmowej, czyli takie studio eksperymentalne poza programem szkoły. To studio eksperymentalne wykonało niesamowicie wiele filmów, oparte raczej na szkole wschodniej, rosyjskiej niż zachodniej, co jest bardzo ciekawe. Czyli to było takie analityczne kino strukturalne. Powstało około 50 filmów, krążą one po świecie, są w bardzo dobrych galeriach, miejscach i po prostu zapoczątkowały w Polsce właśnie kino analityczne. Mieliśmy wspaniałe tradycje w Łodzi. Jako że w Łodzi działali konstruktywiści polscy, Strzemiński i Katarzyna Kobro. To była ta nasza tradycja analityczna. Jest wspaniałe muzeum i zapraszam do tego muzeum, gdzie te tradycje można w jaki sposób poznać.